Siemanko kochani, chciałabym w tym filmiku tak w skrócie wypowiedzieć się na każdy najważniejszy temat co do szczurków, czyli taka właśnie wiedza w pigułce. Ogólnie na samym początku chciałabym bardzo podziękować za kolejną paczkę i już wam pokażę co jest w środku i od kogo to jest. Tutaj jest coś delikatnego, mam nadzieję, że się poczta do tego zastosowała i że nie będzie nic pogniecionego. Bum, bum, bum. O, jeszcze tu są rysunki. I tutaj mamy tak, lizaczek, jaki fajny, kolorowy. Do tego mamy tutaj pasek dla szczura. Zaraz go obczaję, o co chodzi. Co tutaj mamy? Dexy i bananek, o. Ale będę miała do otwierania dropsik i bananki. I tutaj dyzio i bananek. Tutaj jest, o, maseczka, ale fajnie, super, dziękuję. Tutaj mamy dropsika, to jeszcze na pewno tam jest dyzio i Dexy. To tutaj jest jeszcze Dexy i dyzia tutaj nie ma osobno, więc powiedzmy, że ten bakłażan będzie dyziem. I tutaj mamy paczkę od Karoliny, bardzo dziękuję. I kolejny rysunek, jeszcze jest list, ale listu nie będę pokazywać, wiadomo. A w tych chusteczkach z podpisami są podobizny Dyzia, Dexy i Dropsika z modelinki. Jeżeli będziecie się chcieli zagłębić bardziej w dany temat, który tutaj poruszę i obejrzeć cały film w tym temacie, to zachęcam do zobaczenia go na moim profilu, bo takie filmy powstały takie pełnometrażowe, że tak powiem. I dla waszego ułatwienia tutaj w opisie też powstanie taka legenda, czyli minuty, w której minucie mówię na dany temat i linki do filmów, które powstały wcześniej, żebyście mogli obejrzeć sobie cały film na dany temat. Plus będę tutaj w opisie też dawała wam linki do stron z adopcjami, sklepów z pokarmami, czy listą żywienia lub na co uważać, jeżeli chodzi o jakieś tam złe pokarmy. Okej, więc chciałabyś mieć szczurki. Bo szczurka mieć nie możesz, możesz mieć tylko i wyłącznie szczurki, ponieważ są to zwierzęta stadne. Ogólnie w przyrodzie występują samotniki i zwierzęta stadne, a wśród gryzoni większość z nich jest właśnie stadna. Samotniki bezwzględne to chomiki, a reszta gryzoni to praktycznie wszystkie są stadne. Jedynie myszy samce też można nawet zaleca się trzymać samotne. Jedynie są przypadki u myszy samców, że jeżeli są z tego samego miotu, czyli rodzeni bracia, to być może będą się dogadywać, lub jeżeli samiec zostanie wykastrowany, może być w towarzystwie samiczek. Ale to są takie sytuacje rzadkie, dlatego nie będę się tutaj rozwijać na ten temat. Okej, więc już padło, że chcesz mieć te szczurki i teraz możesz wybrać stado samców lub stado samiczek. Nie można ich łączyć ze sobą, bo chyba nie muszę wam mówić, jak powstają dzieci, a wy chyba nie chcielibyście z dwóch szczurów mieć nagle ich 15. No. Jedyna sytuacja, kiedy można mieć razem samce i samiczki, to jeżeli któreś z nich jest kastrowane i tutaj zalecam kastrować właśnie samiczki dla ich zdrowia, ponieważ po około roku samiczki mają problemy z chorobami dróg rodnych, czy tam guzy gruczołu mlekowego, albo najgorsze, guzy przysadki, a kastracja zapobiega temu w bardzo dużym stopniu. U mnie osobiście były przypadki, że miałam samiczkę niekastrowaną i właśnie zachorowała po roku na guza przysadki mózgowej i w ten sposób ją straciłam, a drugą samiczkę mam już wykastrowaną i ma już 2,5 roku i do tej pory nic jej praktycznie nie dolega poza starością i trzymam ją w statku z samczykami, ponieważ nie może zajść w ciążę, bo była kastrowana. Oswajanie. Wbrew pozorom jest to dosyć prosty sposób, czyli symulacja. Mamy dwa szczurki, przyprowadziliśmy je do domu, są u nas pierwsze minuty i najlepiej zostawić je na pół dnia czy tam na cały dzień w klatce, w spokoju, żeby one ogarnęły w ogóle, gdzie one się znajdują teraz w tym momencie, nowe miejsce, nowe zapachy i tak dalej. I tam po pół dnia czy po tym dniu zaczynamy do nich podchodzić, wkładamy rękę do klatki powoli, bez żadnych dzikich ruchów. Szczury mimo wszystko są zwierzętami ostrożnymi, strachliwymi, także żadnych gwałtownych ruchów, tylko i wyłącznie spokój. No i tu musimy się uzbroić w cierpliwość i dosyć długo trzymać tak tą rękę w klatce, żeby one obwąchiwały tą rękę. Możemy podawać jakieś smakołyki z tej dłoni, żeby się zachęciły. Możemy też spróbować dać naszą znoszoną bluzkę, tylko jakąś starą, wiadomo, nie taką nową, którą by zniszczyły. Chodzi o to, żeby szczury miały nasz zapach w swojej klatce i będą sobie chodziły po tej bluzce, wdychały nas w swoje nozdrza i dzięki temu jeszcze mniej będą się nas bały. I tak to wygląda. Później jak już
poczujecie po prostu, że te szczury zaczynają się do was przekonywać, to zacznijcie je wyciągać z klatki, nosić na ramieniu, przytulać, miętolić i samo pójdzie. No to jest naprawdę bardzo łatwy proces, taka intuicja tak naprawdę. Skąd w ogóle wziąć te szczurki? I na pewno na pierwszy rzut nasuwa ci się sklep zoologiczny. Ja jestem temu kompletnie przeciwna i zachęcam was tylko i wyłącznie do adopcji lub jeżeli chcecie kupić, to tylko z dobrej hodowli. I listę zarejestrowanych, legalnych, dobrych hodowli w Polsce znajdziecie u mnie w opisie i miejsca, skąd można adoptować szczurki, również znajdziecie w opisie. Plus można adoptować też na OLX-ie, z tym, że adopcje są darmowe. Wszystkie adopcje są darmowe, więc jeżeli znajdziecie na OLX-ie coś takiego, że sprzedam szczurka, to omijajcie to, bo to tak nie może być. A jeżeli ktoś na OLX-ie sprzedaje szczurki, to prawdopodobnie to jest karmówka dla węża albo jakaś pseudohodowla, więc dlatego właśnie to należy omijać. No ale te szczurki przecież musimy w czymś trzymać, w klatce. I już wam powiem, jakie są minimalne dopuszczalne wymiary klatki na jaką ilość szczurów. Takie naprawdę minimalne dopuszczalne wymiary klatki to jest długość 60 cm, szerokość 40 cm i wysokość, no niby pisze, że 60 cm, ale ja uważam, że lepiej jest taką zawyżyć trochę tą minimalną granicę i dać 70 cm wysokości. Ale jak będziecie mieli klatkę 60 na 40 na 60, to nie jest tak źle i można w niej trzymać dwa szczurki. Jeżeli byście chcieli mieć trzy i więcej, to już ta klatka powinna być większa. I tutaj są pewne takie bardzo popularne klatki Frodo i Perfect. Jest Perfect Mini i Perfect Maxi. Perfect Mini ma prawie takie same wymiary jak Frodo i są one przeznaczone dla maksymalnie czterech szczurków i mają takie oto wymiary. Natomiast Perfect Maxi jest przeznaczona dla maksymalnie siedmiu szczurków i wymiary też tutaj macie napisane. Jeżeli chodzi o cenę, to najtaniej wychodzi klatka Frodo jako nowa, a jeżeli znajdziecie sobie na OLX-ie używaną, to jeszcze będziecie ją mieli taniej. Charakterystyczną i ważną cechą klatek dla szczurów jest wysokość, ponieważ im wyższa, tym lepiej. Właśnie tu chodzi głównie o tą wysokość. Co nie, Dysio? Klatka dla szczura powinna mieć półeczki pełne, całe plastikowe bądź drewniane, chociaż lepiej mieć plastikowe, bo nie będą tak się siąknęły moczem i będzie łatwiej zachować czystość w klatce. A jeżeli ktoś ma już klatkę odpowiednich wymiarów, ale półeczki są z prętów, to wystarczy je pokryć grubo materiałem, aby szczurek nie złamał sobie w tych szczebelkach, prętach łapki. Dodatkowo w klatce warto mieć wyposażenie takie jak jakieś domki drewniane czy materiałowe, więcej hamaczków, jakichś kryjówek, z tym, że większy ścisk może być bardziej na górze, a dół klatki, czyli tą główną kuwetę, zaleca się mieć taką bardziej luźną, żeby te szczurki miały też miejsce do potuptania, a ta cała dżungla tego wszystkiego, żeby była bardziej na górze. Chodzi tutaj o komfort naszych szczurków. A tak w ogóle, to najlepsze materiałowe mebelki są u mnie w sklepiku, zapraszam, link macie w opisie. To teraz musimy czymś wysypać dół klatki, jakaś ściółka by się przydała. I ściółkę tutaj jest polecana zrębki bukowe, zwykły pelet, lub jeżeli nauczycie szczurki kuwetować, możecie kłaść po prostu maty higieniczne czy zwykłe materiałowe i tylko pelet sypać do kuwety. Trocin szczurki nie mogą mieć, ponieważ będą podrażniały im drogi oddechowe i ogólnie jeśli chodzi o inne gryzonie, to polecane są trociny odpylone, ponieważ te nieodpylone tym mniejszym też mogą podrażniać skórę i drogi oddechowe. No ale nie samą klatką szczury żyją, przydałby się jakiś wybieg. Wybieg jest wymagany codziennie lub jeżeli naprawdę nie macie czasu, to przynajmniej co drugi dzień i minimum tą godzinkę dziennie, żeby sobie pobiegały. I tutaj możecie wybrać, albo będą wam biegały po całym pokoju, jeżeli macie taką możliwość, żeby ten pokój dostosować, czyli pochować kable i wszystkie wartościowe przedmioty, lub możecie skonstruować jakoś ten wybieg, żeby ograniczyć im te pole do biegania. I tutaj jest coś podobnego jak dla królików, takie jakby płotki, siateczki, coś takiego, żeby kawałek pokoju po prostu odgrodzić. To już kwestia waszej wyobraźni i możliwości dostosowania waszego mieszkania. To już taka kwestia bardziej indywidualna, na co możecie sobie pozwolić. W każdym razie ten wybieg musi być. No i też, żeby się szczurkom na tym wybiegu nie nudziło, warto mieć jakieś fajne zabaweczki, na przykład mata węchowa, czy taka edukacyjna zabawka dla psa, gdzie się szuka smakołyków, jakieś piłeczki, jakieś takie gałązki, inne tam pierdółki. Tutaj macie pomysły i w opisie dam wam linki, jak zrobić matę węchową dla szczurka. Adoptując szczurki, musicie też mieć świadomość, że
będą mogły wymagać opieki weterynaryjnej. I tutaj nie chodzimy do kociopsiowego weterynarza, bo taki nam nic nie pomoże. Wybieramy weterynarza tylko i wyłącznie gryzoniowego czy tam egzotycznego. Takich w Polsce jest trochę mniej, ale się znajdą. A żeby znaleźć takiego weterynarza w Twojej najbliższej okolicy, to już tutaj wujek Google Ci pomoże. Mimo wszystko są też takie domowe sposoby leczenia szczurków w takich słabych, lekkich dolegliwościach, takich jak przeziębienie. Jeżeli wasz szczurek jakoś tak bardziej kicha, ma jakiś katarek, to możecie mu podawać po prostu syropek echinacea, bez recepty w aptece go znajdziecie. 0,1 ml rano i wieczorem przez około 5 dni. Wiem to od swojego weterynarza, także możecie też zadzwonić do swojego, zapytać, jeżeli jakby chcecie mieć po prostu pewność. I jak najbardziej zachęcam was do tego, żebyście pytali, bo kto pyta, nie błądzi, a to jest dla bezpieczeństwa waszych szczurków. Jeżeli chodzi o takie większe problemy z oddychaniem, możecie spróbować zrobić inhalację. Tu właśnie w opisie będziecie mieli też filmik, jak zrobić inhalację. Ja swojego jednego szczurka inhalowałam i było tak, że ta inhalacja coś tam daje. Jest to jakaś tam pomoc, także też możecie próbować w to brnąć, jeżeli są jakieś większe problemy z oddychaniem. Zapraszam do opisu. No i teraz poważniejsza kwestia zadławienia. Tu trzeba zrobić windę i też tutaj mam taki pełnometrażowy z dokładną instrukcją filmik na ten temat, jak pomóc w razie zadławienia i do opisu odsyłam. A co te szczury będą jadły? Podstawą diety szczurka jest karma, tak jak podstawą diety człowieka powiedzmy jest chleb. Praktycznie codziennie ktoś je jakąś kanapkę. No powiedzmy, że większość ludzi praktycznie codziennie spożywa chleb, tak szczurki codziennie muszą mieć karmę. Jest na rynku bardzo, bardzo dużo różnych karm dla szczurów, ale bardzo, bardzo mało jest tylko tych dobrych. I tutaj macie listę tych dobrych karm i tylko i wyłącznie te karmy są dobre, każda inna niestety jest zła. Zachęcam też do czytania składów karm ze zrozumieniem, czyli omijać takie ze sztucznymi barwnikami, z jakimiś produktami pochodnymi, czy z takim ubogim składem. Ogólnie też o karmach jest bardziej rozbudowany odcinek, gdzie tłumaczę, jak rozumieć te składy i tak dalej, także opis. A jeżeli chodzi o produkty dodatkowe, czyli owoce, zioła, warzywa, jakieś tam powiedzmy jajeczka, makarony i tak dalej, to też w opisie daję Wam tutaj pełną listę potraw, które są bezpieczne i niebezpieczne. Tylko Wam tutaj dodam, że cytrusy nie mogą być podawane dla samców, ponieważ dla nich są szkodliwe, natomiast samiczki mogą je jeść w małych ilościach. Także lista w opisie. I na końcu zostawiłam sobie zakazy dla szczurów, czyli to, czego nie można z nimi robić i nie można im podawać. Nie można ich brać na dwór, ponieważ jest to ryzyko zachorowania, pasożytów, ataku przez inne zwierzę, przeziębienie i mega, mega wielki stres dla tego zwierzaka, czyli same negatywne i nic pozytywnego. No, nie chcielibyście chyba sprawiać przykrości waszym gryzoniom. Kolejnym zakazem jest zakaz kąpieli. Kąpiemy tylko i wyłącznie na zlecenie weterynarza w przypadku jakiejś choroby skóry czy łupieżu. A poza tym to nie kąpiemy, ponieważ szczurki mają bardzo wrażliwą skórę i na tej skórze mają takie jakby, nie wiem jak to jest, taką jakby florę bakteryjną, która odpowiada troszeczkę za taką jakby ich odporność. I gdybyśmy je kąpali, to zmywamy im to i są bardziej wtedy narażone na jakieś przeziębienia czy inne choroby i możemy tak jakby im jeszcze dowalić ten łupież, którego chcemy uniknąć. I zakazane są też kołowrotki i kule do biegania. Kołowrotki są zakazane dlatego, że szczurki są jednak duże, potrafią osiągnąć z ogonem pół metra długości, to naprawdę sporo kawała szczura i mają wybiegi, więc kółko jest im kompletnie niepotrzebne, szybko się nim znudzą, szczury są ciekawskie, potrzebują wszędzie, po prostu wszędzie wetknąć swój zadek, dlatego są potrzebne wybiegi, a nie jakieś kurde nudne, głupie kółko. No a jak myślicie, czy szczurki mogą jeść ser? No bo wiecie, w wielu bajkach jest pokazane, że szczurki jedzą ser, w wielu filmach też jest to pokazane. I czy to faktycznie prawda? Otóż niestety to nie jest prawdą i szczurom absolutnie nie podajemy sera, ponieważ zawiera tłuszcze, laktozę i sól. Czyli wszystko, co jest zabójcze i szkodliwe dla szczurów. Szczury nie tolerują laktozy, nie mogą spożywać soli ani innych przypraw, dlatego wszystkie jakieś tam rzeczy podawane dla szczurków, na przykład gotowana pierś z kurczaka, nie może zawierać soli. Dodatkowo tłuszcze są też szkodliwe dla szczurków, także wszystko, co złe, zawierają sery i nie można im go podawać. A jedynym wyjątkiem, jaki można podawać serek, to jest to chudy, biały twarożek i na zasadzie po prostu, że wy sobie jecie, to podajecie mały okruszek i nie, że trzeba mu go podawać, tylko jak już człowiek musi, bardzo chce się podzielić z tym szczurem, to tylko i wyłącznie twarogiem, a najlepiej to w ogóle.
Tak jak mówiłam na początku, powiem też na koniec tego filmiku, jest to taka mega, mega skrócona wersja tych wszystkich najważniejszych informacji. Rozbudowane wersje macie tu w opisie i wszystkie ważne, najważniejsze informacje. Także zapraszam do czytania opisu i przeglądania tych ważnych informacji. A jeżeli jakiegoś tematu nie poruszyłam, to być może znajdziecie go u mnie w pozostałych filmach lub zachęcam też do zadawania pytań, ponieważ kto pyta, nie błądzi.